przedstawiać. I tak jak widzę życiową, jest zbieranie doświadczeń, różne doświadczeń, też też właśnie takich odróżników. Była oczywiście związana z pracą. Podróżowałam właśnie na rowerze. Co prawda taki wyjazd, taka podróż na rowerze też musi być kondycja i na pewno serce zdrowe, gdyż i upał, i wysiłek to jest po prostu mordercze połączenie, no ale przetrwałam. Tym sposobem też dużo więcej, myślę, zwiedziłam niż taki przeciętny turysta z tego względu, że mogłam dojechać do gdziekolwiek bym nie chciała. A tutaj na zdjęciu jest też takie świątynie z Angkor Wat, bardzo piękne, wspaniałe miejsce, wyłaniające się z drzew świątynie, jak u nas po prostu zamki jakieś w Europie. To tak, tam były te świątynie i każda była w jakiś sposób nadzwyczajna, więc bardzo polecam to miejsce. No tutaj jestem Lara Croft chyba, to ten film. No i na Bali właśnie był skuter. Zdarzały się kontrole policji, oni też traktują, policja inaczej traktuje turystów, to trzeba mieć na uwadze, kask musi być na pewno, sprawdzane są międzynarodowe prawo jazdy. No zdarzyło się tak, że właśnie mój towarzysz podróży, on nie miał prawa jazdy, a prowadził i to było w Bali, dostaliśmy mandat, karę, opłaciliśmy i wszystko było w porządku, więc były też trochę przygody. No i moją podróż w Azji zakończyłam w Nepalu, gdzie też zwiedzałam Himalaje i udało mi się podbić bazę Annapurna Base Camp i to jest na wysokości, to była na wysokości 4130 metrów. Wspaniałe miejsce. Polecam, nawet jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, żeby zwiedzać, żeby podbijać szczyty, to była taka wycieczka moim zdaniem okej, nie wymagająca dużej, ogromnej sprawności fizycznej. No w planach oczywiście w przyszłości chciałabym wyższe miejsca w Himalajach podbić. Póki co tutaj udało mi się podbić tą bazę i łączyło się to też takim kilkudniowym trekkingiem, gdzie spałam w właśnie takich schroniskach nepalskich, więc troszkę inaczej, gorsze troszkę warunki myślę niż tutaj mamy w Polsce w schroniskach, ale też łączy się to z ich taką kuchnią, bardzo dobry był chleb kukurydziany z miodem, pyszności, takie na świeżo, bo generalnie tak Nepal no nie słynie z świeżego jedzenia, bym powiedziała, proszę na to uważać. Ja tam miałam swoje zatrucia, ale tak w górach, gdzie ludzie są, mają tam swoje pola uprawne, to jedzenie na pewno było lepszej, wyższej jakości mimo wszystko.